przepięknych okolicznościach przyrody się spotykamy, choć pora już późna. Jesteśmy w Atenach, tutaj kręcimy półfinałowe odcinki Masterchefa. Czy pamięta Pani takie edycje Masterchefa, ponieważ Państwo przy każdej gdzieś wyjeżdżają, że faktycznie czy skwar, czy upał, to były takie czynniki zewnętrzne, które wpływają na zmęczenie? Że Kolumbia była tragiczna po prostu, dlatego że rzeczywiście byliśmy na wyspie, na której uczestnicy mdleli. Pani ma jakieś takie swoje sposoby, żeby się po prostu chwilę zregenerować? Czy tutaj jakiś taki sposób odzyskać tę energię? Nie, jak mam energię, to mam energię i mam energię dotąd, dokąd pracuję. I nie muszę się regenerować. Najważniejszą regeneracją jest później móc pójść na dobrą kolację. Ta nas dzisiaj czeka, ale czekają nas też zmagania półfinałowe naszych uczestników, półfinalistów. Co musi mieć osoba, która powinna wygrać Masterchefa? Czy to jest jakiś szczególny zestaw cech? Nie tak, tylko tych. Oczywiście, że tak, to powinna być osoba ogromnej wrażliwości, poczucia smaku, kultury, też doświadczeń wyniesionych albo z domu, albo z ciekawości świata, czy możliwości podróżowania po świecie. To musi być osoba, która mimo wszystko ma wyobraźnię i która lubi i kocha ludzi. Bo żeby karmić, trzeba kochać. A czy to jest tak, że Masterchef to jest taki czas na eksperymenty? Michel i Przemek powiedzieli mi dzisiaj, że fajnie, że to jest dla uczestników taka szkoła, takie warsztaty, podczas których mogą też próbować różnych nowych, dla nich zaskakujących rzeczy i że czasem lepiej, żeby spróbowali i żeby nie wyszło, niż żeby byli nudni. Ja uważam, że bardzo fajnie jest mieć odwagę w momencie, kiedy nie wiesz za dużo, ale trzeba też bardzo uważać, bo można bardzo przegrać z kretesem. No i tutaj fajnie, że jurorzy tak mówią, ale między nami mówiąc to lepiej jest, żeby czasem się powstrzymać od tych eksperymentów, bo można się przejechać równo. Chyba tych eksperymentów było takich kilka. Pani pamięta jakieś takie połączenia bądź dziwne prezentacje dań, które się zdarzyły w Masterchefie? Najgorszą rzeczą, która się może zdarzyć w Masterchefie, że coś wygląda dobrze, tylko że nie smakuje. To też to chyba jest po prostu w restauracjach i w życiu. Nie, no chyba nie, no właśnie to jest chyba największym błędem. Tak, tak, mówię, że to jest też błędem nie tylko w Masterchefie, ale też w restauracji, bo to, że ja zrobię ładne zdjęcie na Instagram, a to jest puste i tam nie ma smaku, no, to najgorsza porażka. Internet, który nas tego nauczył. To prawda, potem zazdrościmy. Oglądamy, ale nie stać nas bardzo często na to, żeby próbować, nie mamy gdzie próbować. Jeżeli nie mieszkamy w dużym mieście, nie stać też, no to jest bardzo trudna rzecz jednak, żeby dobrze jeść, też trzeba mieć pieniądze. Te pieniądze można też wygrać w Waszym programie, w tej edycji łącznie to jest 250 tysięcy złotych po raz pierwszy. Jeżeli ktoś chciałby za te pieniądze, bo może zrobić oczywiście wszystko, ale gdyby chciał kontynuować tę karierę gastronomiczną, że tak to brzydko może nazwę, co powinien według Magdy Gasser zrobić, żeby dobrze ulokować te środki? Wydaje mi się, że powinien mieć fajnego partnera, którym to będzie robił i powinien mieć wiedzę prawną, dużą wiedzę, powinien być człowiekiem renesansu i być bardzo przytomnym. I z ogromnym talentem i też próbować tych dań na swoich przyjacielach, jak reagują, co mówią, czy jedzą, bo fajna jest rzecz, jeżeli coś jest naprawdę dobre, znika z talerza. Jeśli nie jest dobre, nie znika. I to jest najlepsza próba, jaka może być. Czy pani zdarzyło się kiedyś wyciągnąć taką pomocną dłoń do uczestnika Masterchefa, czy innego swojego? Tak? Mnie za to ganiono. Mówiono mi, że to nie jest że to nie są kuchenne rewolucje, tylko Masterchefa. Ja uważam, że należy pomagać tak jak na maturze. Się pomaga, jeżeli ktoś czegoś nie umie, i tak ta pomoc nic nie pomoże. To były staże? Proszę? Pomoc, którą od pani dostawali, to były staże? Mówię o takiej pomocy już pozaprogramowej też. Staże też, ale też w czasie pracy nad jakimś daniem. Wystarczy czasami powiedzieć dwa słowa i człowiek idzie w kierunku, w którym powinien, a ma ten talent, czy ma to coś i ta pomoc bardzo jest mu potrzebna. Teraz rozumiem, dlaczego ganiono, bo to była taka podpowiedź, która mogła pomóc faktycznie, by wygrać konkurencję. No ale ja to jest złote serce Magdy Gasser, tego się nie da. Ja uważam, że nie, że to jest rozsądek i wyobraźnia, bo jeżeli ktoś po takiej podpowiedzi coś zrobi dobrze, to znaczy, że myśli dalej dobrze, a jeśli zrobi to źle, to znaczy, że żadna pomoc mu nie pomoże. Tak? Masterchef to jest też taki program, który otwiera drzwi do różnych rzeczy. Na przykład, jeżeli jestem na kuchennych rewolucjach, proszę, żeby zrobili placki ziemniaczane. I to jest taki przykład, że już od razu wiem, o co chodzi, czy ktoś rozumie kuchnię, czy nie rozumie. I na Masterchefie bardzo proste dania i bardzo proste ruchy czasami są wyrazem tego, że dalej nie pójdziemy z tym kolegą. Masterchef to jest też taki program, który otwiera drzwi do różnych rzeczy. Można otworzyć swoją restaurację, albo przykłady z zagranicy pokazują, że ta restauracja może być potem gwiazdkowa. Czy to jest w jakiś sposób koncept, który pani rozumie? Bo to jest trochę inny rodzaj prowadzenia restauracji niż pani biznesy. Nie, dlaczego? Prawdopodobne w sumie. Wiele osób mówi, że tam idziemy szczególnie po takie doświadczenie, że faktycznie na koniec nie wiadomo, co tam dostaniemy w smaku. Najważniejszym doświadczeniem jest smak.
Właśnie. I to Przemek pokazał w bufecie. Oczywiście La Boticherie jest wspaniała, ale ja jestem zakochana w bufecie, dlatego że tam są takie smaki, które mogę jeść na co dzień, które mi się nigdy nie znudzą. Pamięta Pani jakieś konkretne rzeczy? Tak, biodrówka. O. Genialna kaszanka z jajkiem. Cudowna. To jest też ciekawe, że Przemek łączy te dwa światy. Genialna była sałata z sokiem i z winigretem z soku z sałaty. No niesamowite rzeczy. Przemek wspominał dzisiaj ze mną w rozmowie, że gościł Panią kilka razy. Mówił, że faktycznie sypały się te komplementy, ale wierzy, że gdyby coś zrobił nie tak, to Pani miałaby absolutnie odwagę powiedzieć. Jest to jedna z osób, której mogę jeść i mówić to, co myślę. A najczęściej to, co robi, jest wspaniałe. Przemek gotował dla Pani podobno kilka razy. Czy kiedyś Magda Gelster... Kilkanaście. A czy Magda Gelster gotowała kiedyś dla Przemka Klimę? Albo czy jest to... Nie pamiętam. Być może... Byliśmy razem u Fukiera i wtedy ja gotowałam dla niego. To, żeby oceniać dania w Masterchefie, no oczywiście trzeba mieć niezwykłe doświadczenie, talent, ale też ten smak. Czasami nie mamy go dlaczego, bo są jakieś czynniki zewnętrzne. Choroba, pandemia pokazała, że koronawirus odbiera smak. Czy kiedykolwiek Pani nie miała smaku? Ojej, odpukać. To by była tragedia? No ja bym umarła chyba, bo dla mnie nos, zapach, perfumy, smaki to jest najważniejsza rzecz na świecie. Kończymy przy przepięknym zachodzącym słońcu. Przed nami ostatnie konkurencje półfinałowe i finałowe. Na co Magda Gelster zwraca uwagę, wybierając tego 13 już Masterchefa? Na wszystko. Na intuicję, na wyobraźnię, na smak, na to, jak jest podane, na humor, na dystans do siebie, na miłość do nas. Wspieramy tego, kto wygra. Na razie trzymamy kciuki za wszystkich półfinalistów i zapraszam Państwa do oglądania w TVN Masterchef 13. Dziękuję pięknie. Zapraszamy, bo będzie, o Jezus, jak się będzie działo. Będzie takie słońce. Takie słońce i takie smaki.